bajkę chcecie? Oto bajka. Śpiąca królewna. Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami było sobie bogate królestwo. Jego władca dla uczczenia narodzin długo oczekiwanej córeczki zaprosił do zamku mieszkające w okolicy wróżki. Zapomniał tylko o jednej, najstarszej, ale ona i tak zjawiła się na uczcie. Gdy młodsze wróżki obdarowały dziecko wszystkim, co najlepsze, wyszła z ukrycia i rzuciła na królewnę zły czar. Kiedy skończy 17 lat, ukłuje się wrzecionem i wraz z całym dworem zapadnie w sen, z którego nigdy się już nie obudzi. Powiedziała i poszła sobie. Król natychmiast rozesłał gońców, bo we wszystkich wsiach i miastach ogłaszali, że każde wrzeciono ma być niezwłocznie spalone. Poddani posłusznie wypełnili rozkaz, tylko pewna głucha jak pień staruszka nie usłyszała królewskiego edyktu i dalej przędła w swoim pokoiku na wieży. Królewna wyrosła na miłą, piękną i mądrą pannę. W dniu swoich 17 urodzin, bawiąc się w parku piłką, spostrzegła wśród drzew wysoką wieżę. Zaciekawiona, postanowiła sprawdzić, czy ktoś w niej mieszka. Kiedy pokonała wysokie drewniane schody, znalazła się w pokoju staruszki. Kobieta pokazała jej kołowrotek i objaśniła, jak przędzie się nić. Dotknąwszy wrzeciona, królewna skaleczyła się w palec. Gdy tylko wróciła do zamku, zapadła w czarodziejski sen, a wraz z nią cały dwór. Wtedy zjawiła się najmłodsza wróżka i swoją mocą złagodziła okrutne zaklęcie. Za 100 lat piękny książę będzie mógł obudzić królewnę. Czas mijał. Park wokół zamku zdziczał. Drogi zarosły gęstymi krzakami. Po 100 latach przejeżdżał tamtędy młody książę. Spostrzegł wieżę tajemniczej budowli i postanowił sprawdzić, co też kryje się za starym murem. Po chwili stanął w królewskich komnatach, zdumiony, przyglądał się śpiącym dworzanom. Natrafiwszy na sypialnię królewny, tak zachwycił się urodą śpiącej dziewczyny, że delikatnie ją pocałował. Wtedy ona ocknęła się ze 100-letniego snu, a wraz z nią obudził się cały dwór. Wówczas książę poprosił o rękę królewny i wkrótce odbyło się huczne weselisko. Ot i wszystko.